Czy mieszkańcy powiatu gostyńskiego znają swojego senatora, który był w mijającej kadencji dosyć aktywny? Ma na swoim koncie 23 wystąpienia, złożył 48 oświadczeń. Sprawdziliśmy to. Czy pani się orientuje, kto reprezentuje teraz powiat gostyński, Gostyń w Senacie? Raczej nie. Mamy swojego reprezentanta w ogóle? Raczej tak. A kto reprezentuje? Trudno mi cokolwiek. Powiem pani, podpowiem, Marian ma na imię. Nie, przykro mi, ale nie wiem. Jest senatorem. Nie wiem. Nie, niestety nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wie pan, jak się nazywa nasz senator? Nie, ja się tym nie trudnię. Nie interesuje pana polityka? Nie, w ogóle. Podpowiem panu, Marian ma na imię. Marian. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, to mi polityka mnie ostatnio drażni. Marian? Trochę zdziwiony jestem. Mnie nie było w kraju teraz przez 3 lata, także... A ja nie wiem, bo ja się polityką nie zajmuję, bo wie pani, jestem na rencie i tak mi nic nie pomoże. Powiem pani szczerze, ja tam się akurat polityką nie interesuję i naprawdę no, trudno mi cokolwiek powiedzieć. Nie pani, daj mi pani spokój. To jest osoba, która w tej chwili kandyduje na senatora. Tak. Jak się nazywa? No, zapomniałam. Puślecki chyba, tak mi się kojarzy nazwisko. Czy Gostyń, powiat gostyński ma swojego reprezentanta w parlamencie, w Sejmie, w Senacie? Kogoś tam ma. Kiedyś był ten lekarz, zapomniałem jego nazwisko, senatorem. No a teraz nie wiem, no, właściwie nie jestem tak zainteresowany polityką. Nie. Marian ma na imię jeden z parlamentarzystów. No może, że tak, bo... Czytałem to na gostyńskim komputerze, nie? Ale nie pamiętam, pani już teraz tam. Drugiego nie mamy obecnie, a nazywa się Marian Pośrednik. Ach, no Pośrednik to już to stary jest. A, pana Mariana Pośrednika to znam. Osobiście? Osobiście nie. Z mediów. A kim jest? O Jezus. No, trudno mi powiedzieć. Pan Marian Pośrednik jest senatorem właśnie. Pośrednik. Brawo. Tak myślałam, ale nie byłam pewna. No Marian, nie? Pośrednik. Ale on pracuje w parlamencie, czy nie? W Senacie, nie? W Senacie, no ten jest pośrednik, aby. A jak ma na imię? No Marian, czy jakaś, nie wiem. Marian Pośrednik, kojarzy pan tego pana? Pośrednik, tego totalu nie skrobi wszystko, nie? Ta nie, z Borku, nie? Czy coś? Marian z Tępowa, ten, to ten owszem. No, Marian to no, znam, bo już tyle lat się angażuję w tym wszystkim, więc już tak z gazety i z telewizora i z telewizji, no i tak się wszystko widzi, nie? No mało w telewizji oni jak tam gadają, albo tu w Gostyni, w gazecie nie rodzi się. Zna pan pana Mariana Pośrednika? No tak, tyle jako powiedzmy człowieka, to działacza z, no i senatora, ale osobiście nie. Znam i wiem jego działania, że dużo działał tutaj dla Wielkopolski, działa też Wielkopolska, gmina Wielkopolska, także wiem, że pozytywnie oceniam. I jego aktywność, powiedzmy, dobrze oceniam, jeżeli chodzi tu o działalność tych stowarzyszeń regionalna. Gościnna Wielkopolska. Wielkopolska, tam się udziela, no i jest osobą widoczną i myślę, że było ten interes naszej ziemi tam się jakoś stara dbać. Senator Gostyński? Nie mam pojęcia, czy... No ja też nie wiem. Interesujecie się polityką? Niezbyt, tak, nie gostyńską, no tak, ale tak światową coś... Może tam się o uszy obije, jeżeli chodzi o wiadomości, ale gostyńską to tak nie za bardzo. Czy wie pan, kto reprezentuje w obecnej kadencji powiat gostyński w Senacie? W Senacie? Pośrednik chyba. Chyba ten.